dzisiaj wyruszamy z Piotrem na dwa motory z ekwipunkiem biwakowym, żeby sprawdzić, czy się, jak to działa i czy się nadajemy na dłuższe wyprawy typu Gruzja na przykład z namiotami, ale to taki test tutaj delikatny na razie. No i tu takie pierwsze zabiegi. Pierwszy postój w poszukiwaniu butli gazowej, co nie jest taką prostą sprawą, jak się okazuje, bo nie ma. Nie ma. Ale tu masz, jesteśmy na terenie, blok kodnikowy. To my sobie weźmiemy. Ale to sprawa koncesji. Zdjęcie na Zamość. Teraz? O kurde. Jak Paryż. Paryż z lat. Taka. Bo udajemy się właśnie w kierunku Zamościa. A że chwilowo jesteśmy w Jaworznie, no to, to za chwilę nam to zajmie. Zostanie po drodze, no. No, chwilę nam to zajmie. Urwał mi się zamek od kurki. To jest rozsunięte, ale na przodzie powinien jeszcze być normalnie ten. Ten drugi suwak. Mam go w kieszeni, na autostradzie mi się to stało. No ale cóż. Mała bułka na przerwę. No i jedziemy dalej pewnie. A jeszcze tą butlę wygadam, będziemy szukali. Bardzo okazała kolekcja. No to tam jest tak kiepsko silny. Stokami tylko. No co za radego. Za taką masę. O, słabo. No to po tym krótkim postoju jedziemy w takim razie teraz do Rzeszowa, bo tam jest Decathlon, to jest tam ostatnia nadzieja. W internecie sprawdziliśmy, że butle są, więc... 65, tak? Tak, Reitana 65. Jest Decathlon. To nam teraz została jakaś setka do końca. To dotarliśmy po małych zmianach. Nie jesteśmy w Zwierzyńcu, Piotr się instaluje. Okazało się, że w miejscowości Zwierzyniec, mimo wielkiego pola namiotowego, pan stwierdził, że nie ma miejsc i chciał nam opylić domek. No to pojechaliśmy, no, 20-30 minut dalej do miejscowości Majdan Sopocki 2. I jesteśmy tutaj, jest jeziorko. Tu jest las, dużo, dużo kampingowych spraw. Także się teraz rozkładamy. No i co? No tutaj na kemping właściciele jeszcze nie podjechali, powiedział, że ma mobilne biuro, powiedział, żeby się rozkładać, a on nas znajdzie. Takie zapewnienie. W porównaniu do tego, który w Zwierzyńcu nam powiedział, że nie ma miejsc, mimo że miał, no to tu jest od razu lepiej. Tak, bo jest jeszcze, Piotr podejrzewa, że ja zadzwoniłem na jedno pole, a jesteśmy na drugim, ale to w trakcie. Proszę bardzo, to jest jak w Pszczynie. Taka drewniana ET. Tak, w tych powozowniach. Powozownie, tak było. Identyczna posadzka. No i molo. Daleko czerwonym gitarą. Może szum w takim śpiewie. Tak. Złota plaża jest. Co pijesz, Piotr? Jeszcze pokaż mi tutaj. Zwierzyniec. Ckie. Proponuję udać się na Perłę. Świetnie. 4,50 to jest powód. Dokładnie, 4,50 w barze kosztuje Perła rana. Także... To nie może być dodam, błąd. Że Perła w naszej Żabce kosztuje 3,50. A tutaj z widokiem na plażę. Jakby ktoś miał... Tam jest bar. Konkrecik. Ja mam hamak. A Piotr ma leżak. Ale proszę jeszcze spróbować piękny wyrandu. Nie będzie widać, ale jest słoik, bardzo fajnie, przez zakrętkę przewiercone, owinięty sznurkiem, jest stylowo. Tak. Nie ma komarów. No właśnie, nie ma komarów. Nie ma komarów. To jest ciekawe. Kończymy na dzisiaj.
jakieś śpiewy o poranku. Playbacku jest, czy to jest live? Zestaw śniadaniowy. Pieczywo Waza. Syntetyczne. Tak, no to do dzieła. Odpalamy palniczek i kawa. Nie zapominajmy o ładnym widoku, który nas tutaj, tam jeziorko obrazu. No, motory są. To też jest właściwie tak, ważna informacja, jest. Że motory są. No, no to. Przyznać, że Zamość naprawdę robi wrażenie. Te kamienice. Właśnie, to jest coś, co... Co? O! Proszę, się załapaliśmy na fanfary. Czy to na nas przyjazd? Bo my mamy występ z Piotrem dzisiaj. Tuż na rynku scena rozłożona. Festyn będzie. Witamy grupę motocyklistów z Krakowa. No ale gdzie są kwiaty? Gdzie są dziewczyny witające nas? Nie ma, no nie. Ten oto ma piękny sposób, dotarliśmy do Kazimierza. Tak, i... No i sytuacja... 100 tysięcy innych turystów też. Tak, dokładnie. Tak, dużo ludzi. I korki przez całość tutaj. Nie dało się za bardzo uciec, więc musieliśmy się ratować postojem, żeby się... No mnie się kontrolka już zapaliła przegrzania. Pierwszy raz zobaczyłem tak, że działa. Wpisanie przez policję, pouczenie, pojechaliśmy na darmowy parking, za który musieliśmy zapłacić. Dokładnie, no i jeszcze jedno, bo ja cofając spod parkingu, cofnąłem w słupek sobie i sobie tablicę zahaczyłem. Tabliczkę i słup. Tabliczkę i słup przesunąłem. No, także tak. Dotarliśmy do Sandomierza. Tak. Sandomierz nas wita. Będziemy szukać ojca Mateusza, wel Artura Żmijewskiego, wel doktora... Jak się to nazywa? Doktor z Leśnej Góry. A, nie pamiętam. Wódzki. No, znajdziemy. Bardzo fajny kemping, przynajmniej takie wrażenie sprawia. Centrum, tam jest podobno bramka z kodem do Starego Miasta. Także no i to tak się tutaj... To jest jakiś... coś woda. Tam jest nawet basen. Się rozkładamy. No to cóż, no rozłożyliśmy się tam z tyłu i z Piotrem podążamy teraz sobie na lokalne piwo. Ponieważ w ogóle kemping nazywa się Browarny. A, czy coś takiego. O, no i pytanie, czy oni tutaj może coś swojego ważą, nie. Że mają kegę, jest słodzony. I zaraz to sprawdzimy. Puszkowego kasztelana to możemy w Krakowie na balkonie wypić. Oczywiście. No to Sandomierz teraz. Pokażę ci, gdzie jest komisariat. Przynajmniej ten... Piotr mnie teraz oprowadzi. Piotr mnie prowadzi śladami ojca Mateusza, mówi, że wie, gdzie jest komisariat. Obyśmy tam nie trafili tak po prostu. Komisariat właściwie jest dużo dalej. Ale ten filmowy... Tak, w trakcie filmu tą ulicą można iść.
Rozumiem. Piotr wydaje się być znawcą serialu. Tak, nie oglądałem wszystkich odcinków, ale większą część. Czyli kinematografia serialowa nie jest mocna. No a sam Sandomierz naprawdę bardzo ładny. W porównaniu do Kazimierza, w którym dzisiaj byliśmy, no to jest mniej ludzi. I to już jest wystarczający parametr, który mnie cieszy. Rynek w Sandomierzu jest jednym z tych nielicznych rynków, gdzie płyta rynku jest pochyła. Nie wiem, czy to będzie widać. Tego nie widać na kamerze, ale... O, właśnie, widać po ratuszu. Tak. Jak z kosem to się wszystko tutaj... No. Widok na zamek. A po drugiej stronie Wisły są zakłady Pilkingtona, które zostały zalane podczas powodzi chyba w 2006 albo 2009, jeżeli pamiętam. Aha. Generalnie tamta część są do... Myślę, że udało nam się z Piotrem przetestować kwestię kempingowego podróżowania na motorze. Wnioski, no i kolejne trasy. Gotowy do drogi. Pożegnalna ta trasa powrotna. 169 km, 10:10 według. No. No to w drogę.